Żeglowanie w Wielkiej Brytanii potrafi być... Zastanawiam się, jak to ująć. Zmienne, nieprzewidywalne, niestabilne? W sobotę 14 sierpnia zaczęło się nawet ładnie. Słońce przywitało nas na marinie w Southsea, a my zatargaliśmy nasze bagaże na łódkę. Trochę tego mieliśmy, bo tym razem wybieraliśmy się na dłuższe żeglowanie. A do załogi dołączył Robert. We trójkę zawsze weselej, a manewry wózkiem mogą być trudne. Po rozpakowaniu, przygotowania do wypłynięcia ruszyły pełną parą. Za chwileczkę tutaj już sobie dziennik naszykowałam, wszystko wypisałam. Marcin tutaj walczy z silnikiem. Robert leje wodę, żebyśmy nie umarli z pragnienia. No i zaraz płyniemy. Płyniemy i będziemy próbowali po drodze prawdopodobnie rybki łowić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczynamy wakacje! Tylko Marcin, jak zwykle, nie entuzjastyczny. A zobaczcie, jaka piękna pogoda! I płyniemy sobie na kotwiczkę i zaraz będziemy łowić ryby na kolację. Nie wiem, czy tu na tym Solencie są takie głupie ryby, żeby się dały złapać. Ale będziemy próbować! Mimo naszych wysiłków, tym razem nie udało się złapać ani jednej ryby. Dziś już wiemy, płynęliśmy zdecydowanie za szybko i wędka nie jest najlepszym sposobem na łowienie ryb. A co zadziałało? Zdradzę Wam, że najprostsza zabawka zakupiono w Kaus za kilka funtów. A szczegóły? Już niebawem. A na razie żagle, słońce, wiatr i woda. W drodze na East Head. Pierwszy dzień naszych wakacji. Płyniemy sobie powolutku w stronę kotwicowiska. Jest piąta po południu. Piękny dzień się zrobił. No takie miały być prognozy. Wiatr trochę chwycił. Czasami spada, ale w tej chwili właśnie jest fajnie. Próbowaliśmy bawić się w łapanie ryb. Oczywiście porażka. Niesamowita. Nawet stanęliśmy w dryf, ale to nic nie dało, ryby jakoś tak kompletnie nie są zainteresowane naszą wędką. No cóż, trudno. Tak to jest w życiu. Nie można mieć wszystkiego. I tak się zastanawiam, jakbym miała w życiu wszystko, to co bym z tym zrobiła? Chyba szybko mi się znudziła, bo już wcale o nic nie musiałabym się starać. Niczego spodziewać. A tak, tuż koło wejścia do East Head czekało na nas takie oto piękne niebo. No i? Ha! Ja tam się poczułam cudnie z tym moim nie wszystkim. Mam nadzieję, że wy teraz też. Jesteśmy na kotwicowisku East Head. Pokazuję Wam
kończący się przepiękny zachód słońca. Trochę się baliśmy, że nie zdążymy i będziemy kotwicę rzucać po ciemku, bo prąd był bardzo mocny przeciwko nam. No ale jesteśmy. Jesteśmy. Udało się. Stoimy na kotwicy. No i tutaj spędzamy noc. Jest sobota wieczór, 20. Pierwszy dzień naszego dwutygodniowego włóczenia się po Solencie. Co jutro? Zobaczymy. Rano popatrzymy na pogodę i zdecydujemy. A na razie będziemy się... Mam nadzieję, że się wyśpimy. Trochę dużo jachtów jest. Ciężko było znaleźć miejsce. Udało się. Kule mamy. Na porządnych żeglarzy przystało. Noszę flagę polską również. A zaraz sobie namaszcie światełko. Zapalimy, bo to jest kolejna rzecz, którą musimy zrobić. Powinniśmy przynajmniej. Niedzielny poranek był doskonałym przykładem na to, jak zmienna potrafi być pogoda w Wielkiej Brytanii. Kotwicowisko East Head i proszę bardzo, mamy pokaz żeglarstwa w tej chwili. Pięknie wykorzystują wiatr. Pada deszcz, jest zimno, bo wieje okropnie. Tylko czekać, aż tego kwiecia nam puści. Zrobił się ruch na kotwicowisku. Moi drodzy, parę łódeczek zostało z nocy. Nam się nie śpieszy, bo mamy godzinkę tylko płynięcia. 4 mile, żeby się dostać do Chichester Mariny. No mocno wieje w tej chwili, muszę powiedzieć, ale słońce też wychodzi. No zobaczcie, robią się takie prześwity. Pływają sobie łódeczki. Kilka osób już gdzieś tam sobie na wyprawę popłynęło. No my chyba przeczekamy ten wiatr, gdzie porywy mogą być do 30 paru, więc to nie będziemy się wybierać dalej. Jutro może uda nam się popłynąć do Bembridge. Byliśmy tam już kiedyś. No, a tutaj o właśnie obserwujemy akcję podnoszenia łódki, która się wywaliła. O, dobrze, prawie już się udało. Teraz, to jest jednak trudna sztuka. Dosyć zimno w tej wodzie. Fantastyczna akcja! Super! O nie, leci na drugą stronę. Jacht udało się w końcu postawić. Pomogła motorówka. A my przygotowaliśmy się do podniesienia kotwicy. Noc spędzona na kotwicy upłynęła nam raczej spokojnie. Marcin spał w salonie, alarm kotwiczny na aplikacji nie odezwał się zupełnie, a ja wstałam tylko raz w okolicach największej siły prądu, żeby zobaczyć, czy aby na pewno jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. Byliśmy. Wiatr tak naprawdę rozhulał się rano. W drodze do Chichester rozwinęliśmy tylko kawałek żagla. Porywy były zdecydowanie za silne na więcej. Szybko zbliżaliśmy się do śluzy, a tam lekkie zamieszanie. Zawołali nas przez radio, żebyśmy wpływali, a jak zaczęliśmy już dopływać, to pojawiło się czerwone światło, więc nie wypłynęliśmy, no to teraz musieliśmy zawrócić. Mam nadzieję, że nas zawołają niedługo, że możemy wpływać.
Zamieszanie i konsternacja, jak się później okazało, była wywołana tym, że mieli nas zabukowanych na następny tydzień. Wszystko się jednak wyjaśniło i mogliśmy wpływać. Łatwo nie było ze względu na tłok i silny wiatr. Byłam na dziobie, żeby odebrać linę i miałam wrażenie, że lada moment uderzymy naszą kotwicą w bramę śluzy. Ale udało się opanować sytuację i daliśmy radę. 3 osoby na pokładzie to skarb. Dokowanie też nie było łatwe, ze względu na silne podmuchy wiatru. I znowu, 3 osoba na pokładzie ułatwiła i to zadanie. Z doświadczenia jednak wiem, że i we dwójkę jesteśmy w stanie sobie poradzić. Cieszę się, że coraz pewniej czujemy się na naszej Spellbound, a Marcin zamienia się w prawdziwego mistrza rumpla. Taki mamy wieczny dzień w tej chwili na marinie w Chichester. Stoimy sobie, zaparkowaliśmy, udało się. Fajnie jest mieć 3 osoby na pokładzie. No a naszym sąsiadem jest taka bardzo smutna łódeczka. Możecie zobaczyć, jak ona wygląda. Taka zaniedbana, opuszczona, zostawiona, brudna bidulka sobie siedzi i nikt jej nie chce. A może by sobie jeszcze pożeglowała przez morza i oceany. Ale niestety stoi sama. Smutne są takie zaniedbane, niechciane żaglówki. Nie wiadomo, co się stało z właścicielem, jaka jest historia obu, i łódki, i kapitana. Takich łódek można zobaczyć na marinach więcej, o czym przekonaliśmy się sami podczas naszego spaceru. Wiele z nich przechodzi na własność mariny i albo powoli się rozpadają, albo znajdzie się ktoś, kto taką łódkę przytuli. Wymagają jednak dużo pracy, czasu i cierpliwości. Z jednej strony na marinach widzi się cudowne łódki. Zadbane, wypieszczone, niezwykłe, piękne, wysmukłe, lśniące. Z drugiej te, których życie powoli się kończy. Spacer na drugą stronę śluzy otworzył przed nami niezwykłą plażę. Surowość krajobrazu skłaniała do refleksji, a uciekająca woda odsłoniła magiczne fragmenty. Na dobranoc, w sam raz. Pa! Do następnego razu.